większości operatorów Partii Demokratycznej, którzy przebywają na wiece Hillary Clinton. Wydaje mi się, że jest sporo prawdy w tym, że system medialny, system również sondażowy w dużej mierze jest ustawiony przeciwko kandydatowi republikanów, dlatego ja bym podchodził do wielu z tych sondaży, które są publikowane w sposób bardzo sceptyczny. Według ostatnich szacunków telewizji Fox News, kandydat republikanów może obecnie liczyć na około 41% poparcia. Z kolei na byłą amerykańską sekretarz stanu miałoby zagłosować około 44%. Wybory w USA, które wyłonią 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych, odbędą się 8 listopada. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Robimy to tamto. Ja się boję obudzić rano, żeby włączyć radio, bo to się dużo... Artykuły z codziennej prasy Całe życie z Jezusem. Nowenna przygotowuje nas do jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za króla i pana w Łagiewnikach. Zatwierdzona przez księdza biskupa Andrzeja Czaję. Będziemy ją odmawiać w kościołach od 10 listopada. Jej pełna treść znajdzie się wkrótce w naszym dzienniku. Sponsorzy islamizmu. Grupy radykalnego islamu rosną w siłę z każdym rokiem. W naszym dzienniku rozmowa z księdzem profesorem Samirem, egipskim teologiem. CETA bez tłumaczenia. Przez furtki w umowie z Kanadą do Europy popłynie żywność z GMO. Współcześni wrogowie Kościoła. Bolszewickie metody walki z Kościołem nie przyniosły ateizmowi aż takiego sukcesu, jak zapewnił mu obecny kult wolności, pisze Anna Zachenter. Archanioł przemienia ludzi. O niezwykłych wydarzeniach i łaskach, jakie towarzyszą peregrynacji figury świętego Michała Archanioła w Polsce, czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. W tym wywiadzie, który jest przedwczoraj w polityce, mówił Schetyna, jeżeli razem, prawda, że przyjdzie taki moment, że będziemy razem szli takim frontem przeciwko PiS-owi, to dzisiaj nie widać podstaw do tego. A jeszcze przypomnę tego 2007 roku, kiedy ludzie głosowali przeciwko PiS-owi. Do wyboru mieli właśnie tylko Platformę. Wtedy Platforma wygrała. Opozycja bardzo źle uprawia to swoje poletko i właściwie tam jest tylko jedno hasło. Musimy obalić PiS i już. I opozycja... Ale oni nawet jeszcze tego nie mówią, bo Schetyna się... Mówią, to cały wywiad, ale panie redaktorze, cały wywiad w polityce, do którego tak często się odnosimy, to jest właśnie budowa antypisu. Nawet w pewnym momencie, tylko przypomnę, w pewnym momencie Grzegorz Schetyna mówi mniej więcej coś takiego, że jak odejdą ode mnie, to nie szkodzi, niech idą, przecież oni nigdzie nie odejdą poza innymi partiami, które też są antypisem, więc niech odchodzą. I oni, opozycja cały czas krzyczy, musimy obalić PiS, i używa metody, która się już dezaktualizowała. To była metoda właśnie z 2007 roku, kiedy udało się obalić rząd PiS-u na fali wywołanej sztucznej, moim zdaniem, ogromnej histerii. I w tej chwili opozycja tę metodę jedyną, jaką ma, to jest próba znowuż wywołania dużej, ogromnej histerii. A to aborcja, a to coś innego, a to Smoleńsk, a to wizerunek w Europie, a to debata w Parlamencie Europejskim, a to coś jeszcze, a to co jeszcze może zepsuć PiS, tak dalej. To są wszystkie bzdurki większe, mniejsze i tak dalej, rzeczy prawdziwe, półprawdy, nieprawdy, którymi opozycja próbuje grać i koniec. Natomiast opozycja nie widzi jednego. Opozycja nie widzi, że PiS wprowadził 500+. Opozycja nie widzi, że PiS wprowadził podatek od bankowy. Opozycja nie widzi, że PiS wprowadził ułomny program tanich czy bezpłatnych leków dla emerytów. Ja rozmawiam ze swoimi rodzicami, którzy to odczuwają bardzo wyraźnie. Opozycja nie widzi tego, że za chwilę ten podatek supermarketowy prędzej czy później wejdzie. Opozycja nie widzi tego, że za chwilę kolejne reformy, jak na przykład reforma emerytalna, moim zdaniem wejdzie w życie i kolejne różnego rodzaju elementy. PiS coś robi. Może się to nie podobać, tempo, nie tempo, sposób prowadzenia zmian i tak dalej, ale ludzie to widzą. Ludzie widzą, że coś się w tym kraju dzieje, że jest jakaś siła polityczna, która ten kraj próbuje zmieniać. Oczywiście jest różnego cyrku wokół tego, różnych histerii, różnych tańców i tak dalej, ale ten PiS coś robi. Opozycja w ten sposób, moim zdaniem, daleko nie zajedzie. Chyba, że PiS popełni jakiś katastrofalny, kardynalny błąd, któremu, a jest to bardzo możliwe oczywiście, a wtedy 500+ nawet na każdym to nie pomoże. Tylko, że PiS, tak jak i opozycja, mówimy tu, że jest wewnętrznie rozbita, tak samo wewnętrznie rozbity jest PiS. Podejmuje antyskuteczne, czy toleruje antyskuteczne działania swoich prominentnych przedstawicieli, bo
z jednej strony jest to wszystko, o czym pan powiedział, co pan wymienił, a z drugiej strony ciągle mamy to Jarosław Kaczyński powie o tych dzieciach zdeformowanych, które trzeba robić. To Macierewicz powie o sprzedanych za dolara Mistralach. To Jaki powie o widelcach. A to są takie hasła, To nie Jaki o widelcach. To był Kownacki. To był tak. Kownacki. Jaki tam swoje też ma za pazurami. I to są takie rzeczy, bo w polityce są takie rzeczy, które można na sztandary wiesić. I to są takie rzeczy, które wywieszają na sztandary. Panie redaktorze, przepraszam, ale czy pan rzeczywiście sądzi, że wywieszanie widelca na sztandar to jest dobra rzecz dla budowania trwałej, porządnej opozycji, która przejmie władzę? Ja jeszcze raz powiem to, co powiedziałem. To są takie hasła, które dajemy, ja to nazywam na sztandary, odpowiadałem w SLD, co można na sztandary wrzucać, ale oni nie wrzucali, tylko woleli gadać cały czas. Muszą być takie rzeczy, które wrzucimy na sztandary, z którymi pójdziemy do ludzi. I to do ludzi trafia. No jeśli pan popatrzy to, co się dzieje w internecie, wszystko, to nie jest wokół 500+, to nie jest wokół takiego czy innego programu, tylko emocje wszystkie gromadzą się właśnie wokół takich rzeczy. No w internecie jest wojna memów, ale... Są miliony ludzi i internet jest zróżnicowany oczywiście, ale każda taka wypowiedź powoduje niezwykły ruch. I ja jestem po prostu zdziwiony, dlaczego Kaczyński toleruje te różne wypowiedzi, czy Misiewicz, powrót Misiewicza, czy Kownackiego, czy to, co mówi i wyprawia Macierewicz, bo to działa przeciwko PiS-owi. Ja myślę tak, że w tej chwili poziom zwolenników PiS-u jest zawsze trwały i on jest na granicach mniej więcej 30%. Poziom zdecydowanych zwolenników obecnej opozycji, czy to jest Platforma, czy to jest Nowoczesna, jest też w granicach 30%. I zwycięstwo PiS-owi w ostatnich wyborach dało tu centrum. Centrum, które było znużone tym, jak działała, jak rządziła Platforma. I w przyszłych wyborach też to zwycięstwo jakiejś partii politycznej, jakiejś sile politycznej da to centrum, tak jest, i to centrum będzie rozważało sobie wtedy, czy doceniam to, co zrobił PiS, te wszelkiego rodzaju reformy, lepsze, gorsze, słabsze, fajniejsze, mniej ułomne czy bardziej ułomne, czy na sali wyborczej położę to, co słyszę o PiS-ie, czyli Misiewicze, nie Misiewicze, różnego rodzaju tego historii, czyli konkrety kontra pewna histeria. Dobrze, panie redaktorze, to ja znowu odwołam się do sondażu, znowu TNS, tym razem dla Gazety Wyborczej, sondaż preferencji partyjnych. To troszeczkę zaprzecza temu, co pan mówi, ten dzisiejszy, tak. Mianowicie, to już jest w przeliczeniu na mandaty. Gdyby wybory się odbyły teraz, PiS by stracił, Kukiz zyskałby dość znacznie, razem mieliby te obie partie miałyby 260 mandatów, a opozycja, czyli Nowoczesna i Platforma miałyby 200 mandatów. To jest większość konstytucyjna? Nie, 315 to jest wielkość. To jest większość konstytucyjna. W każdym razie, zwycięstwo PiS-owi dałby Kukiz, a nie centrum. W opisie do tego sondażu, też go dzisiaj czytałem, jest napisane wyraźnie, że to jest te 29%, które PiS ma po prostu. Ma 25, 29, 30%, które PiS ma, to jest twardy elektorat PiS-u. I on na skutek tych wszystkich wydarzeń, które były ostatnio, mam na myśli głównie sprawę aborcyjną oczywiście, to centrum przychyliło się, odeszło od PiS-u. Ono może wrócić oczywiście w każdej chwili, tylko PiS faktycznie musi uspokoić swoją retorykę. Proszę zauważyć jedną rzecz. Proszę się przyjrzeć na przykład działalności temu, co mówi pani premier, czy temu, czego nie mówi pan prezydent na przykład. Oni siedzą, że tak powiem, starają się jak najmniej zabierać głos w tego rodzaju kontrowersyjnych sprawach, a szczególnie w sprawach obyczajowych, jak na przykład aborcja, nazwijmy ją, mówię, że to sprawa obyczajowa. I na tym zyskują. Natomiast cała reszta twardego PiS-u, czyli ludzi kojarzonych zawsze z tą partią, na tym przegrywa. Ja tylko nie, bo musimy jedna rzecz powiedzieć. Nie przejmujmy się pojedynczymi sondażami. Tak, ja opowiem pewną historię o tym TNS-ie. TNS robi dwa sondaże w każdym miesiącu. Jeden metodą taką, że biorą pod uwagę w odpowiedziach tylko tych, którzy deklarują, że pójdą do wyborów, a drugi to jest ten taki
rozkładane także na tych, którzy nie pójdą. I wyniki są takie, że się zdarzyło przed wyborami, że jednego dnia w czwartek SLD miało 14% i w internecie hulali, ale w poniedziałek ukazał się drugi sąd, gdzie mieli 6%. TNS-u oba. Wirtualnej Polsce ja co miesiąc komentowałem wyniki sondaży i się nauczyłem jednej rzeczy. Trzeba sobie wybrać jeden ośrodek i po prostu porównywać z wynikami sprzed roku. Tak, tendencje i trendy, tak. Pełna zgoda, rzeczywiście. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. Zapraszam Państwa na scenę. Z reżyserami i aktorami porozmawiam o tym, co dzieje się w polskich teatrach. O sztukach nowych i tych ciągle nieschodzących z afisza. Do usłyszenia na scenie w każdą niedzielę w kwadrans po godzinie 11. Katarzyna Opińska. Autopromocja. Minęła 2:30. Informacje dnia w skrócie. Paulina Łukawska, zapraszam. Jest śledztwo w sprawie przetargu na śmigłowce Caracal. O prowadzonym postępowaniu poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Michał Dziekański. 24 października 2016 roku zostało wszczęte śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych działających na szkodę Ministerstwa Obrony Narodowej wskutek udaremnienia bądź utrudniania albo wejścia w porozumienie z innymi osobami w toku przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla wojsk lądowych, marynarki wojennych i sił powietrznych. To jest o przestępstwo z artykułu 237 paragraf 1 Kodeksu karnego, zbiegu z artykułem 305 paragraf 1 Kodeksu karnego. Zawiadomienie w sprawie możliwych nieprawidłowości w trakcie przetargu na helikoptery dla polskiej armii złożył w ubiegłym roku poseł PiS-u Bartosz Kownacki, obecnie wiceszef MON-u. Pierwotnie prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, ale w ostatnim czasie ta decyzja została uchylona. Niedawno zawiadomienie do prokuratury dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa przy zakończeniu przetargu złożyli posłowie Platformy Obywatelskiej. 160 nagrobków pomógł w tym roku wyremontować Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Dawny blask odzyskały mogiły wybitnych Polaków oraz zabytkowe groby o wyjątkowym znaczeniu architektonicznym. W większości przypadków konieczne było wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich i usunięcie zabrudzeń nagromadzonych przez wiele lat, mówi Maciej Wilamowski, dyrektor Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Uczynienie napisów, ale także prace już takie ciężkie, budowlane, techniczne, tam gdzie kaplice grobowe, właściwie to są takie małe domy, małe budynki, a trzeba często spinać, stabilizować, wzmacniać fundamenty. To są obiekty, które są zagrożone przez wiatr, deszcz, przez drzewa rosnące na cmentarzu i korzenie. No i przede wszystkim w wielu przypadkach przez brak tej codziennej, stałej troski. Wyremontowane zostały groby na 5 krakowskich nekropoliach, cmentarzu rakowickim, cmentarzach podgórskich starym i nowym, cmentarzu Renu oraz nowym cmentarzu żydowskim przy ulicy Miodowej. Około 90% terytorium Tadżykistanu zostało pozbawione prądu. Awaria dotknęła stolicę kraju Duszanbe i wszystkie większe miasta. Dzięki generatorom pracują niektóre urzędy centralne, część szpitali, hoteli, stołeczne lotnisko, sieci telefonii komórkowej. Awaria nastąpiła w nureckiej elektrowni położonej kilkadziesiąt kilometrów od Duszanbe. To w niej produkowane jest 75% całej elektryczności w środkowoazjatyckim kraju. Przyczyna awarii nie jest na razie znana. Tadżykistan od momentu ogłoszenia niepodległości w 1991 roku zmaga się z permanentnymi blackoutami. Od roku na większej części terytorium, za wyjątkiem dużych miast, prąd dostarczany jest od 4 do 8 godzin na dobę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Za 27 minut będzie trzecia. W Polskim Radiu 24 wracamy do debat dnia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Chciałem przejść do takiego pytania. A Kukiz to jest opozycja czy nie? Kukiz, i to jest dobre pytanie. W jednym porządku, to są dwa porządki, trzeba rozgraniczyć. Pierwsze, w jednym porządku jest opozycją w takim sensie, że
że nie stara się rozpuszczać histerii i nastrojów kraju. Tak naprawdę. Jest opozycją, która wskazuje błędy PiS-u i robi to często w sposób dobitny, ale nie robi to na zasadzie takiej, bo trzeba obalić PiS. Nie, Kukiz nie ma takiego celu, bo trzeba obalić PiS. Drugi porządek jest taki, że Kukiz chciałby, żeby to był ruch społeczny. I próbuje cały czas na siłę, moim zdaniem na siłę, próbuje udowodnić wszystkim, że oni są ponadpartyjni, że oni generalnie są zbiorem pewnych idei, które łączą społeczeństwo. No tak nie jest, po prostu nie jest. Ale ja bym powiedział tak, jest opozycja, w tej chwili jest. Czym jest ruch Kukiz 15, to właściwie nie wie chyba nawet sam Kukiz dzisiaj, bo to jest tak zróżnicowany ruch, najbardziej z tych wszystkich ugrupowań, bo weźmy pod uwagę, że tam ciągle są narodowcy. To jest zupełnie jakby osobna grupa i oni już nie podporządkowują Kukizowi. Oni robią swoją, dostali się do Sejmu, robią swoją robotę. Mamy tam w tym ruchu Kukiza, tak, samego Kukiza, który raz jest za, a za parę dni może być przeciw. Mamy pana marszałka, jak się nazywa? Tyszkę. Mamy Apla, tego takiego bardzo aktywnego członka tego ugrupowania i każdy z nich jednego dnia może popierać PiS, a później jak zobaczą, że za bardzo popierają PiS, to będą się dystansować. I oni ani nie będą odbierać, ani nie będą dodawać PiS-owi. Natomiast jeśli te swoje 9%, bo tak w perspektywie roku od wyborów, to oni są w granicach średnio, można powiedzieć, mają 9, to będą wtedy dobrym koalicjantem, jeśli będzie potrzebny koalicjant. To wtedy tak. Oni będą trudnym koalicjantem, ale jedynym właściwie, którego można sobie wyobrazić. Rozmawiałem z panem Applem i z Pawłem Kukizem wiele razy. To są ludzie przewidywalni mimo wszystko. Mimo tego, co, tak jak pan mówi, że jednego dnia mówią tak, drugiego dnia mówią siak, to są ludzie przewidywalni w takim sensie, że oni nie mają na celu obalić PiS. To ich programem nie jest to obalimy PiS i już, obalimy ten porządek i już. I dlatego w tym sensie oni są przewidywalni jako koalicjant. Bo oni chcą obalić cały porządek. Nie tylko PiS, tylko cały układ polityczny. No tak, nie wiadomo, co by się stało w życiu politycznym, gdyby JOW-y zostały wprowadzone. No wiadomo, że to by wtedy zdominowała jedna silna partia całą polską politykę, bo tak jest w Senacie na przykład, spójrzmy, prawda? Że te mniejsze ugrupowania, rzadko się ktoś dostaje do Senatu. I tak jest w Wielkiej Brytanii, gdzie są dwie główne partie, tak jest w Stanach, wszędzie właściwie jest tak samo. Panowie, w takim razie mamy tutaj do czynienia z sytuacją taką. Mamy antypis, czyli Platformę i Nowoczesną. Mamy Kukizowców, którzy nie wiemy dokładnie, czy raczej jednak nie są opozycją w dłuższym terminie, jak rozumiem. Czyli jakby przyszło do wyborów i by to, co w TNS mówi, gdyby się ziściło, no to raczej by chyba jednak zawiązywali koalicję, chociaż wtedy bardziej na warunkach Kukiza niż na warunkach Kaczyńskiego. A pozostałe partie? Lewica, PSL. Ostatnio rozmawiałem z Włodzimierzem Czarzastym na tydzień temu i widzę, że on nie ma w ogóle pomysłu na partię, nie ma pomysłu, jak ma ona funkcjonować. Ja mówię, pytam się go, no wie pan co, wszystkie partie opozycyjne właściwie lansują się na aborcji. Przepraszam, ale tak to generalnie było, tak to wyglądało. A panu nawet mówiąc cynicznie, nie udało się tego zrobić. Strasznie się oburzył, strasznie mnie ofuknął. Ja myślę, że to jest partia, która pod tym przywództwem, pod tym kierownictwem w tej chwili, no to będzie chyba jednak szła na równi pochyłej. SLD postawiło przed wyborami prezydenckimi na panią Ogórek. Straciło mnóstwo wyborców. Z tych wyborców, ja po prostu znam to środowisko, ja sympatyzuję z Lewicą i wiem, że wiele osób albo nie poszło na wybory, albo głosowało na przykład na Kukiza, bo poczuli się obrażeni przez SLD. Później mogli wykonać jeszcze jeden ruch przed wyborami parlamentarnymi, mogli schować, tak jak robi PiS. Trzeba było schować Millera i Czarzastego, na pierwszą miejsce wysunąć panie, czyli Nowacką, Piekarską, Paulinę Więckiewicz i wtedy być może by coś więcej osiągnęli. I oni się nic nie nauczyli. Dzisiaj SLD to już jest panie przegrana. Panie redaktorze, wymienił pan panią Nowacką, już pan sobie przypomina taką debatę przed wyborami, gdzie wystąpiła Barbara Nowacka i niejaki Adrian Zandberg. I to był ten moment, kiedy Adrian Zandberg przyćmił ją kompletnie. O tym wiem, ale to jest jeden przypadek. Nowacka ma inne plusy, inne pozytywy niż ma Zandberg. Zandberg jest wiecowcem rzeczywiście.
oczywiście. A on zbiera ten umiarkowany lewicowy elektorat, który nie chce się iść blisko, chce walczyć o konkretne sprawy. I dzisiaj mamy taką sytuację, że mamy trzy środowiska, bo z jednej strony jest SLD, które ma te swoje 4-5%. Tam może być Czarzasty, może być jeszcze ktoś i jeszcze ktoś. I oni te swoje 4-5% takiego elektoratu, który sobie nie wyobraża, że można nie zagłosować na SLD. Panie redaktorze, dlaczego pan nie głosował na SLD? No to to jest, ja się ciągle z tym stykam. Pan drugi zmierzamy do końca. Z drugiej strony jest Razem, które jest Razem, ale osobno i z tym ja mam problem rzeczywiście. No i trzecia jest Nowacka, która jest, mówię, tam są trzy kobiety i właściwie wokół nich nic nie ma i na dzisiaj nic nie zapowiada, że Lewica może wrócić do parlamentu. Zmierzamy do końca, niestety. Nie starczyło nam czasu na PSL. Jakoś nikt nie chciał na ten temat mówić. Nie ma o czym gadać. Pan też tak sądzi? Umieramy. No cóż, byli ze mną w studiu panowie Wiesław Dębski. Dziękuję bardzo. I Grzegorz Jankowski. Kłaniam się. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Polskie Radio 24. Powtórka programu. A w naszym studiu pan Jarosław Matuszewski, Polska Izba Książki. Dzień dobry. Dzień dobry. No i będziemy rozmawiać o książce edukacyjnej, a także o nadchodzącej reformie edukacji. No, mimo różnych pogłosek, mimo różnych głosów, które można było w ostatnim czasie usłyszeć, reforma jednak wejdzie w tym terminie, w którym była zapowiadana. Bardzo wyraźnie powiedziała to pani premier Szydło. Co ta informacja oznacza dla rynku książki edukacyjnej w Polsce? To jest dobra informacja, no bo nowe podręczniki, czy zła informacja, bo mało czasu, rewolucja, duże wyzwania? Przede wszystkim oznacza, że mamy dużo pracy przed sobą. Może tak, dla ułatwienia to załóżmy, że ta reforma rzeczywiście wchodzi w życie, że ta zapewnienie... Wszystko na to wskazuje. Tak, wszystko na to wskazuje. Żeby mniej gdybać po prostu. Załóżmy, że wchodzi. To tak, po pierwsze, dobra informacja jest taka, że jest informacja, dlatego że my trochę na nią już czekamy i namawialiśmy, żeby jak najszybciej ją ogłosić. Czy tak, czy inaczej. Po drugie, to oznacza, że mamy bardzo dużo pracy do września przyszłego roku i potem. Po trzecie, to oznacza, że trochę bez względu na to, jak będzie wyglądać dalej atmosfera wokół reformy oświaty, jaka będzie atmosfera w środowiskach, które tą reformą są żywo zainteresowane, to my mamy bardzo dużo takiej roboty, która nie czeka na takie decyzje pod tytułem, jak się skończy protest, czy jak się, co będzie się mówić o tej reformie i tak dalej. Dla nas najważniejszą informacją jest to, że wchodzi reforma i że, mam nadzieję, w ślad za tym wchodzą takie drobiazgi, bez których nie da się zrobić podręczników, czyli podstawy programowe, rozporządzenia dotyczące trybu dopuszczania podręczników do użytku. Na to wszystko cały czas czekamy. Tak. My się spotkaliśmy, my jako środowisko wydawców, spotkaliśmy się z panią minister na początku września i opowiedzieliśmy jej o możliwym harmonogramie przygotowania książek na nowy rok szkolny 17-18 i powiedzieliśmy, że jest to możliwe i podtrzymuję to dzisiaj, że jest to możliwe, ale oczywiście są niezbędne warunki do tego, czyli podstawa programowa znana w listopadzie w całości, do wszystkich klas, które są objęte. Możemy się tu na chwilę zatrzymać, bo ja chciałbym jak gdyby usłyszeć, spróbować sobie wyobrazić, jak taki proces przebiega. Załóżmy, że któregoś listopada pani minister przedstawia wydawcom takie założenia programowe i rzeczywiście w sposób bardzo rzetelny, fachowy, punkt po punkcie, wszystko jest tam wyszczególnione i nie ma się czego czepiać. Przyjmijmy ten scenariusz. Co się wtedy dzieje? Jak taki podręcznik krok po kroku powstaje? Po pierwsze, podręczniki piszą dwa zespoły. Pierwszy zespół to są autorzy. Dzisiaj już nie ma takich sytuacji praktycznie, że pisze to jedna osoba. Dzisiaj to są zespoły zazwyczaj łączące kompetencje akademickie z nauczycielskimi, czyli teoretyczne z praktycznymi. Bardzo często do opracowania podręcznika powoływane są różne zespoły. Jeden w przypadku, nie wiem, języka polskiego, jeden zespół opracowuje literaturę starożytną, średniowieczną, inny współczesną. I to jest praca zlecona na zewnątrz wydawnictwa. To są zespoły, które pracują
jakby poza murami wydawnictw. A wewnątrz wydawnictwa jest z kolei zespół redakcyjny, który to, co otrzyma od zespołu autorskiego, już przygotowuje pod szczególne potrzeby nauczycieli, którzy będą z tego korzystać. Czyli zewnętrzny zespół pracuje z podstawą programową, a wewnętrzny zespół pracuje z nauczycielami, którzy będą pracować w danej książce. To proszę w razie czego poprawiać to, co mówi, ale jest tak. Państwo jako wydawnictwo dostajecie podstawę programową, a podstawa programowa jest, rozumiem, wysyłana do zespołów, które niejako już czekają w gotowości. Tak. Te zespoły na podstawie tej podstawy programowej opracowują te swoje działki, które mają do zagospodarowania. Ten zespół zajmuje się historią starożytną, ten zajmuje się historią Polski, ten zajmuje się wojnami husyckimi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To po jakimś czasie wraca do wydawnictwa i tu jest już grupa ludzi, kolejna grupa ludzi, którzy te wszystkie zbiory składają w całość, robią z tego podręcznik, ten podręcznik idzie do grup, rozumiem, że w tak zwanym międzyczasie ktoś to jeszcze na wszelki wypadek sprawdza, przegląda, poprawia ewentualne błędy. Korekta. On jest wysyłany do grupu. Nie jest wysyłany do grupu. Tu jest korekta. Stop. Jak podręcznik jest gotowy, czyli jest przygotowany przez zespół redakcyjny i zatwierdzony przez autorów, bo tam zawsze są zmiany, ale powiedzmy jest wyszykowany przez wydawnictwo, to w postaci pojedynczego wydruku, jeszcze przed drukiem profesjonalnym, czyli w postaci wydruku z drukarki, idzie do ministerstwa, do recenzentów. Podręcznik czyta od 3 do 5 recenzentów powoływanych przez MEN. Są to specjaliści od danego przedmiotu i specjaliści w zakresie języka używanego w danym przedmiocie. Recenzenci czytają ten podręcznik i najogólniej mówiąc zatwierdzają go do użytku szkolnego, czyli albo przyjmują go bezwarunkowo, albo przyjmują go warunkowo pod warunkiem wprowadzenia zmian, albo go odrzucają i wtedy jest droga przez... No i wtedy są kłopoty. No to teraz pogrywajmy. Załóżmy, że ten wariant pod tytułem odrzucenie odpada. I informacja jest pozytywna, raczej wszystko się podoba. Ale trzeba wprowadzić kilka drobnych poprawek. To jest kolejny etap, czyli ta szczotka, znaczy ten egzemplarz testowy powraca, zespoły z powrotem siadają, z powrotem robią poprawki, z powrotem to wpływa do wydawnictwa, z powrotem ta grupa w wydawnictwie jeszcze raz to skleja, nanosi te poprawki, korekty i rozumiem, że ponownie ta poprawiona wersja jest wysyłana do ministerstwa. Tak, do recenzenta, do tego samego recenzenta. Pracujemy w takim teamie recenzent i nasz zespół. No i znowu gdybając, załóżmy, że ten egzemplarz już spotyka się z aprobatą, jest pieczątka, jest podpis, on już wraca zaakceptowany do państwa i wtedy, rozumiem, idzie to do drukarki. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Bo nie wiadomo, ile tego wydrukować. Wtedy, jak mamy książkę, która jest zatwierdzona do użytku szkolnego, czyli w tym samym momencie staje się tak zwanym podręcznikiem, to my ten podręcznik musimy pokazać nauczycielom, już w sposób, no nazwijmy to, rozpoczyna się promocja tego podręcznika, czyli... No, przepraszam, przecież ten podręcznik trzeba jeszcze po prostu sprzedać, o, przekonać do niego. Znakomita refleksja, tak jest, właśnie. Czyli musimy pokazać podręcznik szkołom, żeby one wiedziały, one szkoły, czyli nauczyciele, żeby wiedzieli, że na przykład chcą uczyć z tej książki, dobrze, albo że nie chcą. Panie Rosławie, rok szkolny zaczyna się 1 września, tak? Kiedy taki podręcznik, gotowy podręcznik musi już być namacalny, żeby móc go pokazać nauczycielom, żeby ci nauczyciele też mieli czas na to, żeby się z nim zapoznać i powiedzieć, tak, chcemy się uczyć z tego podręcznika, nie, ten nas nie interesuje, będziemy szukać innego. Najpóźniej na miesiąc przed końcem roku szkolnego poprzedniego. Czyli maj. Czyli czerwiec. No, przełom maja i czerwca. No, niech będzie początek czerwca. Ja wiem, do czego pan zmierza. Mogę powiedzieć tak, na spotkaniu wrześniowym w ministerstwie... 1 listopada. Znaczy, jak państwo chcecie zdążyć? Jak wspólnie z MEN-em chcemy zdążyć, bo to nie jest... My nie działamy w oderwaniu... Myśmy powiedzieli tak, ministerstwu powiedzieliśmy w ten sposób. My potrzebujemy w wariancie minimum jakiś, no nie wiem, 5-6 miesięcy, żeby przygotować książki. To oznacza, że no teraz to już 5 bardziej, jeśli jest początek listopada, miesiąc zostawilibyśmy na aprobaty, to się da zrobić, tylko znowu jest potrzebne porozumienie, to znaczy jest potrzebna szybka ścieżka, a może w ten sposób. Może, tak powiem, z doświadczeń wydawców wynika, że akceptacja podręcznika zajmuje od miesiąca do 3. Więc jeżeli zajmie miesiąc, to jesteśmy w domu. Jeśli 3... To jesteśmy w lesie. I teraz, jeżeli my przygotujemy podręcznik zgodnie z wstępnymi, znaczy tak, do listopada jest podstawa, my w ciągu 5 miesięcy przygotujemy książki, w ciągu miesiąca odbędzie się aprobata, to my mamy na przełom maja i czerwca książki do pokazania nauczycielom. I wtedy mamy miesiąc na tę taką
no, zachęcanie, promocję, jak to kampanię informacyjną. Wtedy nauczyciele faktycznie dokonują wyboru. To będzie krótki okres, jak na doświadczenia wydawców z przeszłości, ale jeśli wszyscy mamy takie poczucie, że musimy działać w przyspieszonym tempie, to jest okej. I wtedy na koniec czerwca dyrektor szkoły ogłasza, bo dla nas to jest strasznie ważne, żeby dyrektor powiedział, że u niego w szkole będą podręczniki wydawnictwa A, B i C do przedmiotów takich i takich, to my wtedy na podstawie badania tych deklaracji, tych takich, no tych upublicznionych list podręczników, na podstawie tego szacujemy nakłady, czyli drukujemy książki przez wakacje. Czyli to nie jest tak jak no, z taką klasyczną książką, z powieścią, że wydawnictwo po prostu drukuje, wysyła do księgarni, no i modli się, żeby się dobrze sprzedało. Nie. Znaczy modlitwa oczywiście wchodzi jest, w grę, ale dzisiaj to jest, dzisiaj proszę Państwa, to jest właściwie produkt na zamówienie. To znaczy szczególnie przy takim rynku, jaki jest obecnie, to znaczy rynku regulowanym, bo my działamy na rynku regulowanym, rynku dotacyjnym, tak? Przecież my pieniądze dostajemy z budżetu państwa za podręczniki, a nie tak jak kiedyś było z budżetów domowych. My dziś, poza tym żyjemy w warunkach zmiany, to znaczy zmienia się podstawa programowa, czyli my musimy przygotować nowe podręczniki. Nie wiemy, ile będzie potrzebnego podręcznika do języka polskiego wydawnictwa A. W związku z czym to upublicznienie tych list przed końcem czerwca, w momencie, kiedy nauczyciele podejmą decyzję i zakończą rok szkolny i będą mogli pojechać na wakacje, to dyrektor, bardzo nam potrzebne jest to, żeby dyrektor upublicznił, bo na tej podstawie my przygotujemy odpowiednią liczbę książek na wrzesień. Ile takich nowych, zupełnie nowych podręczników będzie trzeba przygotować do 1 września przyszłego roku? Nie do 1, na 1 września. Zapyta pan o skalę. Może tak. Wedle deklaracji ministerstwa i stanu na dzisiaj nowe książki szykujemy dla klas pierwszej, czwartej i siódmej. Jeśli chodzi o nową podstawę programową, trzy różne roczniki, jeśli w każdym z tych roczników jest kilkaset tysięcy dzieciaków, no to trzeba przemnożyć to przez liczbę przedmiotów. No to mamy kilka, no może najprościej wyliczyć klasę czwartą, bo prawdopodobnie mamy tam polski, matematykę, historię, przyrodę, język i zajęcia plastyczne, teologiczne, informatyka. Czyli załóżmy, mamy 8 przedmiotów, 8 podręczników, no to mamy 2,5 miliona na ten rocznik, tak? Więc samych podręczników. Do tego, jak pan słusznie zauważył, dochodzą ćwiczenia, może jakieś dodatkowe pomoce typu Atlas albo... I to wszystko razy 3. I to wszystko nawet więcej niż razy 3, dlatego że będzie dużo więcej w klasie 7, więcej przedmiotów, a z kolei trochę mniej w klasie 1. Ale tak, to jest ta skala. No, ale to i tak mówimy o 10 około, milionach. Tak, 80 tak, milionów. Mówimy o 10 milionach wydrukowanych książek. Podręcznik. Jak w ogóle w tej chwili wygląda rynek książek, książki edukacyjne? Ile wydawnictw na tym rynku się w tej chwili liczy, działa? To już jest, to jest rynek, który się za przeproszeniem zwija. To znaczy na tym rynku mogę powiedzieć tak, sekcja wydawców edukacyjnych, to jest grupa, która działa w Polskiej Izbie Książki i grupuje, jak sama nazwa mówi, wydawców książek do szkoły. Ta grupa liczyła 15 lat temu 80-90 organizacji, dzisiaj jest ich niespełna 20. To są wydawcy bardzo różni od wydawców, którzy oferują pełne portfolio produktów do wszystkich etapów edukacji, przez bardzo szczególną, bo w dużej części zagraniczną grupę wydawnictw językowych. Najmocniejsze wydawnictwa językowe w Polsce to są wydawnictwa zagraniczne i nic dziwnego. Po wydawnictwa małe, które specjalizują się w jakichś pojedynczych przedmiotach albo pojedynczych szczeblach edukacji. Bardzo charakterystycznym wydawcą jest wydawca Didasco. To jest nieduże wydawnictwo, które specjalizuje się wyłącznie w książkach dla dzieci do klas 1-3. Albo wydawnictwo Pazdro, które jest znane tylko i wyłącznie z matematyki do liceów. Także tutaj jest... Mają swoje nisze. Mają swoje, tak, możemy to tak nazwać. Dlaczego powiedział pan, że ten rynek się zwija? Było 90, jest 20. Ale to być może nie jest kwestia zwijania się, tylko pewnej konsolidacji. No i być może 90 wydawnictw zajmujących się książką edukacyjną, być może po prostu było trochę za dużo. Więc no, może pewnie było, skoro się, nie wiem, czego zmieniać. Powiem tak, ustawa
dzisiejsza ustawa, znaczy projekt ustawy złożony przez aktualne Ministerstwo Edukacji Narodowej, uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych tego projektu. Dla nas jest okazją nie do tego, żeby walczyć czy popierać ten projekt ustawy, bo właściwie powiedziałbym, że z naszego podręcznikowego punktu widzenia więcej w nim jest rzeczy do popierania niż do krytykowania. Natomiast dla nas jest okazją do tego, żeby wyeliminować błędy, które pojawiły się w ustawodawstwie sprzed 2,5 roku. Czyli? Bo tam są takie rzeczy, które właśnie spowodowały między innymi zwijanie się rynku wydawniczego. 2,5 roku temu powstał bardzo dobry pomysł pod tytułem książki, podręczniki będą bezpłatne z punktu widzenia rodziców, państwo zacznie za to płacić. I państwo wyliczyło, jest taki dokument, który dla wydawców edukacyjnych jest trudnym dokumentem do przełknięcia, to jest ocena skutków regulacji z lutego 2014 roku. I w tym dokumencie jest bardzo szczegółowo wyliczony, pokazany mechanizm wyliczenia dotacji na podręczniki. Chcę powiedzieć, że my od 2,5 roku właściwie wszędzie mówimy, że dotacja na podręczniki jest z grubsza wyliczana poprawnie. To znaczy, to w czym problem? W zeszytach ćwiczeń. Dlatego, że jeśli na podręczniki do gimnazjum, oczywiście za chwilę gimnazja będą znikać, ale gimnazja, znaczy dotacja na tym poziomie prawdopodobnie pozostanie, czyli na 7., 8. klasę. W gimnazjach na podręczniki dotacja przewiduje 250 zł, czyli mniej więcej 60% wcześniej płaconych przez rodziców pieniędzy. Z kolei na ćwiczenia... No to moment, bo coś mi się nie zgadza. Jak to 60% tego, co wcześniej płacili rodzice, i to wystarcza? Tak, dlatego że no, zostali wycięci z księgarzy z tego. To znaczy cały rynek, 35% ceny detalicznej podręcznika przed 3 laty, to były pieniądze obliczone na zasilenie rynku hurtowego i księgarnianego. Czyli, marża, tak? Czyli to była marża. A dodatkowe 5% zostało ucięte między innymi z kosztów przygotowania materiałów metodycznych dla nauczycieli. O tym też za chwilę powiem. Ale chcę powiedzieć tak. Cena za podręczniki została wyliczona według jakichś realnych danych. To znaczy wcześniej Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opracował mechanizm, co się składa na cenę podręcznika i na podstawie tego materiału Ministerstwa Edukacji przed 2,5 lat, tak, dziękuję. Jako humaniście musi mi się takie coś przydarzyć oczywiście. Więc tak, opracowano ten mechanizm, wyszło, że tam jest około 60% wcześniejszej ceny. I ta cena jest mniej więcej okej. Okay. Natomiast powiedziano tak, że odpowiednio za zeszyty ćwiczeń w tamtych czasach rodzice płacili średnio w podstawówce 90 zł, a w gimnazjum niecałe 150. No i to ja pytam, to gdzie jest to 60% od tych 90 czy od 150, bo jest 25 zł. Zamiast 90 albo 150. No jakby nie liczyć, nie zgadza się. No właśnie. I my tak naprawdę dzisiejszy projekt ustawy traktujemy znaczy w tych kategoriach tam jest dużo dobrych dla wydawców edukacyjnych rzeczy, a jak dla wydawców edukacyjnych, to znaczy, że dla edukacji w Polsce. Bo na przykład jest odejście w tym projekcie od rządowego elementarza dla klas 1-3, tylko jest dopuszczenie normalnego rynku podręczników komercyjnych. No ktoś zauważył, że tamten podręcznik zrobił więcej złego niż dobrego i chwała Bogu. Jest dostrzeżenie tego, że dotacja musi być różna w zależności od liczby przedmiotów. Też fajnie. Więc mówię, są dobre rzeczy w tej ustawie. Wszyscy się skupili na rzeczach takich, powiedziałbym, bardzo dużych, poważnych, typu czy lepsza jest szkoła 8-klasowa, czy 6-klasowa, czy to dobrze, że programy będą takie, czy owakie. My nie patrzymy na to, bo naszą rolą nie jest dyskusja na temat systemu oświatowego w Polsce, tylko naszą rolą jest dostarczenie jak najlepszych książek. To trochę tak, nie wiem, jesteśmy w radiu, więc będę mówił o radiu. To jest tak, jakby producent mikrofonów, które są przed nami, zastanawiał się, czy to dobrze, że teraz doszło do władzy takie kierownictwo radia, czy lepiej, żeby było inne. Nie, naszą rolą jest wyprodukować tak jak tu najlepszy mikrofon, tak tam najlepszą książkę. I temu poświęcamy czas i energię. I dlatego mówię, że z naszego punktu widzenia w ustawie oświatowej jest dużo dobrych rzeczy i takich, które poprawią jakość edukacji, która została, myślę, w ostatnich latach wystawiona na próbę. Natomiast są rzeczy, które nie zostały załatwione i na te wskazuję. Typu 25 zł na ćwiczenia, typu
pusty zapis w prawie, że organ prowadzący szkołę ma zapewnić szkole komplet materiałów dydaktycznych dla nauczycieli. Ja wspomniałem o tym przed chwilą, że z tej struktury cen te 60% między innymi ma w sobie 5%, które myśmy wskazywali, że to jest w cenie detalicznej podręcznika, to jest zaszyte są koszty przygotowania materiałów metodycznych dla nauczycieli. I to obcięte. I to zostało obcięte, słusznie mówiąc, że jest w prawie taki zapis, że za komplet materiałów metodycznych dla nauczycieli odpowiada organ prowadzący szkołę. Tylko ja bym chciał zobaczyć taki organ, który za to płaci. I jeżeli dzisiaj w tym prawie oświatowym pojawi się taki zapis, że to jest jakoś egzekwowany ten obowiązek, albo że jest konkretnie wydzielony skrawek dotacji na przekazywanie materiałów nauczycielom, to my padniemy na kolana, bo to oznaczać będzie, że wreszcie jest jakaś normalna egzekucja prawa oświatowego. To jest oczywiście spojrzenie wydawców. No, oczywiście. Z drugiej strony jest to spojrzenie, od którego ja rozpocząłem, czyli spojrzenie na nauczycieli i rodziców. No i pewnego rodzaju obawa, czy rzeczywiście na 1 września 2017 roku te wszystkie podręczniki uda się przygotować, te wszystkie podręczniki na czas trafią do nauczycieli. No i to najważniejsze, na czas trafią do uczniów. Ja powiem tak, na razie my jesteśmy zgodnie, jakby panujemy nad terminarzem, który sobie gdzieś tam prawie 2 miesiące temu nakreśliliśmy z panią minister. Rozumiem, że syrena alarmowa jeszcze nie wyje. Proszę mnie zaprosić za miesiąc i zobaczymy, jak wyglądała sprawa. Zaraz mówię w takim razie tę dzisiejszą. Bardzo, bardzo dziękuję. Panie Jarosław Matuszewski, Polska Izba Książki. Do tego tematu na pewno jeszcze powrócimy. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Minęła trzecia. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Paulina Łukawska, zapraszam. Zbigniew Boniek wybrany na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej na drugą kadencję. Zagłosowało na niego 99 delegatów, 16 poparło drugiego z kandydatów, Józefa Wojciechowskiego. Ku zdziwieniu delegatów Wojciechowski opuścił zgromadzenie jeszcze przed głosowaniem. Józef Wojciechowski opuścił salę obrad po tym, jak delegaci nie chcieli zgodzić się na ręczne oddawanie głosów i wrzucanie ich do urn, lecz na głosowanie elektroniczne. W tej formie głosowań nie chcę uczestniczyć. Podejmę moim prawnicy, to będzie rozprawić. Czy zaskarżymy tą formę głosowania? Nie będę w tej chwili podejmował na gorąco decyzji. Mimo nieobecności jednego z dwóch kandydatów, w toku dyskusji delegaci zdecydowali, że do elektronicznego głosowania dojdzie, by uniknąć ewentualnych procesów sądowych. Zarządzam głosowanie Zbigniew Boniek. 99 głosów. Wojciechowski Józef, 16 głosów. Tuż po wyborze na drugą kadencję Zbigniew Boniek wskazał, że mimo owocnych 4 lat kolejne będą jeszcze bardziej pracowite. My staramy się spokojnie wykonać robotę dla innych, a przede wszystkim myśleć o tym cały czas, żeby z polską piłką było jak najlepiej. Na zjeździe delegaci wybrali oprócz prezesa także 5 wiceprezesów i 12 członków zarządu PZPN. Michał Fedusia, Polskie Radio. W tym tygodniu po raz kolejny zdrożały paliwa. Średnia cena oleju napędowego i benzyny wzrosła o 3-4 grosze za litr. Nieco wzrosła też cena autogazu. Urszula Cieślak z łódzkiego biura maklerskiego Reflex zwraca uwagę, że jest drożej niż przed rokiem w tym samym czasie. Na przykład za litr benzyny trzeba płacić się więcej, średnio 21 groszy. Olej napędowy jest droższy o 18 groszy. Jedynie niewielkich, nie ma żadnych zmian, nie odczują ci, którzy będą tankować autogaz, ponieważ tu ta różnica wynosi jedynie 2 grosze na litrze. Średnio za litr benzyny 95 trzeba płacić 4,58 zł, za litr oleju napędowego 4,44 zł, a za litr autogazu 1,99 zł. Wraca sprawa prywatnego serwera Hillary Clinton. Dyrektor Federalnego Biura Śledczego James Comey poinformował o odnalezieniu dodatkowych e-maili ze skrzynki pocztowej byłej sekretarz stanu i wszczęciu dochodzenia w tej sprawie. Donald Trump uznał decyzję FBI za potwierdzenie tezy, że Hillary Clinton popełniła przestępstwo, za które powinna ponieść odpowiedzialność. Hillary Clinton's corruption. Korupcja Hillary Clinton przybrała rozmiary, z jakimi nigdy nie mieliśmy do czynienia. Nie możemy pozwolić, by swoje kryminalne intrygi wprowadziła do gabinetu owalnego.
W liście do Senackiej Komisji Sprawiedliwości szef FBI poinformował, że nowe e-maile z serwera Hillary Clinton odkryto przy okazji innej sprawy. Protestanci 31 października będą obchodzić Święto Reformacji. To pamiątka ogłoszenia przez augustyńskiego mnicha Marcina Lutra 95 tez przeciwko nadużyciom ówczesnego kościoła katolickiego, między innymi przeciw handlowi odpustami. Z tej okazji już dziś warszawscy luteranie zapraszają do parafii Świętej Trójcy na koncert reformacyjny. W programie muzyka organowa i churalna. Wystąpi rzymskokatolicki chór Katedry Warszawsko-Praskiej Muzyka Sakra pod dyrekcją światowej sławy kompozytora współczesnej muzyki sakralnej profesora Pawła Łukaszewskiego. Wydarzenie ma charakter ekumeniczny, mówi Dariusz Bruncz z ewangelicko-augsburskiej parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Głównym punktem programu jest Missa Brevis, skomponowana przez katolika profesora Pawła Łukaszewskiego. Missa Brevis powstała na zamówienie parafii ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, ale też muzyka związana z innymi tradycjami chrześcijańskimi, chociażby z tradycją właśnie rzymskokatolicką, Gabriel Paul, Ave Verum, Arbu Pert, jego modlitwa pańska, Paternoster. To jest też muzyka z pogranicza zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa, niezwykle mistyczna, natchniona. Też będzie muzyka pochodząca z tradycji anglikańskiej. Początek koncertu o 18:00, wstęp wolny. Prognoza pogody. Dziś w ciągu dnia duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz w górach, przelotne opady śniegu. Na północnym wschodzie możliwe pojedyncze słabe burze. Temperatura wyniesie od 7 stopni Celsjusza na wschodzie do 11 na zachodzie i nad morzem. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę, nad morzem do 80. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, w porywach do 80, a wysoko w Tatrach do 100 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po trzeciej na antenie Polskiego Radio 24. Teraz Świat w powiększeniu. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Wieczór, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Witam i zapraszam na Świat w powiększeniu. A dziś w programie. Polityczne turbulencje w Hongkongu. Awantura w parlamencie po tym, jak prodemokratyczni deputowani odmawiają złożenia tradycyjnej przysięgi. Zamiast tego organizują antychińskie demonstracje. W odpowiedzi na ulicach Hongkongu wyszło tysiące zwolenników polityki Pekinu, którzy manifestowali skandując: powiedz nie niepodległości Hongkongu. Ze mną w studiu jest Rafał Tomański, znawca Azji TVP Info. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Powiedzmy najpierw o tym, co dzieje się w Radzie Legislacyjnej Hongkongu, czyli tamtejszym parlamencie. Dwoje deputowanych nie może złożyć przysięgi. Sala obrad zmieniła się w polityczny teatr. Do tej pory takie obrazki mieliśmy z całym szacunkiem oczywiście, ale na przykład w Rumunii, albo w krajach afrykańskich, czasami na Ukrainie, czyli takie różne potyczki między deputowanymi były, ale tym razem jesteśmy w Hongkongu, w centrum finansowym świata, jednym z, ale jednym z głównych. Prężnych bardzo. Tak, a no to, co się dzieje w parlamencie, to jest jeden wielki skandal tak naprawdę. Nagłówki to są różnego rodzaju hasła w stylu przesada, nawet spotkałem się z opinią paranoja w Hongkongu. To są ogromne napięcia, które teraz znajdują ujście dość przypadkowe, mimo że mówimy o tych sympatykach demokracji, którzy już od 2 lat w sumie dają o sobie znać. Powiedzmy właśnie może słuchaczom, kim są ci młodzi ludzie, 20-kilkuletni. Jedno ma 30 lat chłopak, a 25 lat dziewczyna, o których mówimy. Bardzo młodzi ludzie, którzy dostali mandaty do Rady Legislacyjnej, czyli która liczy 70 osób, to jest dość niewielki organ w Hongkongu. No i nie chcą złożyć przysięgi, a właściwie chcą, tylko nie tak, jak nakazuje prawo. No właśnie, chodzi o to, że ci młodzi ludzie wywodzą się z ruchów demokratycznych. Hongkong w 1997 roku przeszedł po tym wieku, po 99 latach przynależności do Imperium Brytyjskiego, przeszedł pod władzę Chin i na 50 lat do 2047 roku zyskał, powiedzmy, odrębność prawną. To jest takie powiedzenie, jeden kraj, dwa systemy wobec Chin, Chiny kontynentalne i Hongkong. Teoretycznie nawet policja nie jest w stanie, policja z Chin, ingerować w sprawy obywateli Hongkongu. Czasem to bywa z tym różnie,
I o tym na pewno dzisiaj powiemy. Mieliśmy do czynienia w sprawie tak zwanych księgarzy z Hongkongu, bo okazało się, że też na, właśnie na tej wysepce policja z kontynentu może ich ścigać. Może ich też porwać. Porywać, torturować, wymuszać zeznania, nagrywać je i tak dalej, udawać, że się nic nie stało. W każdym razie Hongkong do 2047 roku teoretycznie może być spokojny o odrębność, ale z drugiej strony już jesteśmy 19 lat po tym przejściu pod władzę chińską. No, czyli zostało już coraz mniej tej takiej pseudo-niezależności gwarantowanej traktatem, bo w 1947 roku Hongkong stanie się pełnoprawną częścią Chin i wtedy ludzi to przeraża. No właśnie. I teraz tych dwoje młodych deputowanych, którzy odmawiają złożenia tradycyjnej przysięgi, pochodzi z takiej nowej partii w Hongkongu, która, oni mówią o sobie, że są lokalsami. Bardzo przywiązują się do tej lokalnej właśnie charakteru Hongkongu, podkreślając odrębność od Chin. Ten ruch rozpoczął się na dobre, oczywiście dużo wcześniej niż za chwilę powiemy, ale wybuchł z taką największą siłą w 2014 roku. Prawie równo dwa lata temu mieliśmy do czynienia z rewolucją parasoli, na ulicach było pełno ludzi, oni siedzieli, nie protestowali agresywnie, tylko byli pokojowo nastawieni. Bo to byli też młodzi ludzie, studenci. To byli młodzi ludzie, którzy chcieli pokazać władzy, że się nie zgadzają na to, że mają narzuconego burmistrza, szefa miasta, prezydenta Hongkongu, jakiegoś po prostu takiego głównego szefa miasta, który jest po pierwsze wybierany przez Pekin, narzucony przez głosowanie, które nie ma się nijak do rzeczywistości z Hongkongu. I to wszystko, mimo że działo się w 2014 roku, kładło się ogromnym cieniem już na tą przyszłość w 1947. Bo ludzie zdali sobie sprawę, że jeżeli teraz tak jest, jeżeli Pekin ma tak ogromną siłę już teraz, to jak poczekamy 30 lat, to nas nie będzie. To już nie będzie co zbierać, czego zbierać i czego ratować. Nawet dochodziło do takich rzeczy, że ponieważ jeżeli człowiek chce się uczyć chińskiego, dla nas chiński jest jednym językiem, ale tak naprawdę chiński w wersji podstawowej to jest tak zwany mandaryński, który jest w Chinach też nie całych, ale w Chinach kontynentalnych. Głównie Pekin i szeroka okolica. Im dalej na południe, tym chiński się zmienia, ma bardzo wiele odmian, ale ta z Hongkongu to język kantoński, który ma się nijak do tego głównego chińskiego mandaryńskiego, którego możemy się uczyć na studiach u nas, na wydziałach sinologii. Nie jest podobny wizualnie, nie jest podobny fonetycznie. A Pekin zaczął wyrzucać rdzenną mowę mieszkańców Hongkongu z ich własnego miasta. I robił to na tyle skutecznie, że kilka miesięcy temu były protesty, że jak pojawiła się gra Pokémon Go, to Pikachu nie nazywa się już Pikachu, tylko nazywa się jakoś pokrętnie po mandaryńsku, typu Pikachu. I to brzmi bardzo źle, bo po prostu ludzie zaczynają być oderwani od języka, a jeszcze żyją ci, którzy doskonale się w nim poruszają. Za 30 lat przyszło do nowe pokolenie, ludzi już lekko zindoktrynowanych, łatwiejszych do przerobienia na przyszłość, no bo ten rok po roku Pekin by zdobywał swoje terytorium. Ale co ciekawe, to jest pewnie też to, że tymi ludźmi, którzy walczą o tożsamość Hongkongu, którzy walczą przeciw Chinom, przeciw tej dominacji i politycznej, ale też i kulturowej, o czym pan mówi, są ludzie, którzy nie pamiętają czasów brytyjskich. Albo przynajmniej, albo się jeszcze nie urodzili. No tak, to są młodzi ludzie, albo byli dziećmi. Byli dziećmi, i to takimi dziećmi, które świadomie nie obserwują polityki ani świata. To jest ciekawe zjawisko, że to właśnie ci młodzi protestują, ci młodzi są w awangardzie takiego antychińskiego ruchu. Wydawałoby się, że powinni być jakoś nastawieni. Obojętni do tego na przykład, albo bardzo chińscy. Albo już indoktrynowani, prawda? Właśnie, a to okazuje się, że na tych młodych spoczywa ciężar teraz, które sobie sami wzięli na plecy. Jakby takich obrońców, stając się obrońcami demokracji, której tak naprawdę no może do końca nie doświadczyli, ale wiedzą, czym ona była w wydaniu brytyjskim, więc wiedzą, co stracili, wiedzą, co może im grozić w wydaniu chińskim. Ale to tak jak na przykład, jak była masakra na placu Tiananmen w 1989 roku, no to Chiny wtedy już były krajem 40-letnim od proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej i już przez dużo więcej niż jedno pokolenie krajem wyniszczonym tym walcem reform Mao w dowolną stronę, w dowolny sposób.
A mimo wszystko i tak młodzi ludzie, też studenci, wzięli na siebie ciężar tego powiedzenia nie. I teraz, dlaczego Tiananmen wciąż jest żywy w Hongkongu? Nie tylko dlatego, że co roku 4 czerwca przypomina się masakrę na placu w Pekinie, nie tylko dlatego, ale dlatego też, że jeden z kandydatów na nowego szefa miasta Hongkong zapowiedział, to jest starszy pan sędzia, zapowiedział, że gdyby był młody, to by wziął udział w tych ruchach sprzed 2 lat w Hongkongu. Nagle starszy pan, który się poczuł do odpowiedzialności. I właśnie powołał się na przykład masakry z 1989 roku, mówiąc, że to był ogromny błąd Pekinu. Pierwszy raz usłyszeliśmy coś takiego wypowiedziane od człowieka, przez człowieka już poważnego, takiego, którego no, nie można pominąć. To jest jeden z kandydatów w wyborach, które będą na szefa miasta. To pokazuje, że nastroje się radykalizują po jednej i po drugiej stronie, bo i Chińczycy są coraz bardziej nerwowi, o czym świadczy przykład przytoczonych przez pana księgarzy. Przypomnijmy, że to były niewinne publikacje, takie na wpół. No niewinne jak niewinne, to były publikacje, które dla nas to jest niewinne, bo możemy sobie żartować z władzy, jesteśmy przez przyzwyczajeni do takiego stylu. U nas jakby no, nie idzie się za to do więzienia, ale na przykład już jak pomyślimy sobie o Tajwanie, o Tajlandii, no to tam ogromne kary więzienia za żarty z króla niedawno zmarłego, z jego rodziny i nawet psa. No tak, więc jakby takie rzeczy się dzieją, nie tylko w samych Chinach. Grzechem księgarzy z Hongkongu w każdym razie była publikacja książek opisujących m.in. życie miłosne Xi Jinpinga, przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej. Jego wpadki, po prostu różne życiowe, takie nieudane historie, a on miał być postacią nieskazitą. O takim i coraz bardziej nieskazitelną ma być również. I po tym, jak te książki ukazały się na rynku, chociaż to jest też tak, że w Hongkongu tego typu publikacje były pewnie wcześniej, tyle że w tym momencie częściej chińscy turyści przyjeżdżają do Hongkongu, prawda, z uwagi... Znajdują takie rzeczy. Znajdują i szmuglują do Chin. Do siebie. No więc właśnie. Tylko deski kredytowe, jak to się ostatnio okazuje, że chińscy turyści w swoich bagażach i walizkach wynoszą nawet całe muszle. To właśnie. To w każdym razie powoduje wielką nerwowość w Pekinie. To do tego stopnia, że ci księgarze zostali, tak jak już powiedzieliśmy, uprowadzeni, co według wielu mieszkańców Hongkongu było złamaniem tego zasady jeden kraj, dwa systemy, prawda? Ale z drugiej strony też w Hongkongu te nastroje się radykalizują, choćby w postaci właśnie takich polityków, jak ci młodzi ludzie, którzy z Rady Legislacyjnej w Hongkongu czynią teatr, co oburza nie tylko Pekin, ale oburza też bardzo dużą część mieszkańców Hongkongu, którzy jednak sercem są w Pekinie. No i teraz przyjrzyjmy się temu, co oni zrobili, bo tak naprawdę to nie jest rzecz sprzed wczoraj, ani sprzed nawet kilku dni, bo to sięga 12 października, cała sprawa. Mieliśmy na przełomie miesiąca września i października wybory. Ważne wybory w Hongkongu, które tak naprawdę troszkę ci zwolennicy Pekinu przegrali, ponieważ ci demokratyczni, ci nowi, młodzi utrzymali się i jeszcze troszkę im przybyło mandatów. I też udało się wprowadzić do tej legislatury kilkoro z protestujących, bezpośrednio z tych liderów, którzy sprzeciwiali się Pekinowi. Naprawdę studentów, ludzi bardzo, bardzo młodych. I teraz oczywiście proces biurokratyczny trochę trwa, po wygranych wyborach, po obliczeniu wyników mija czas, zanim zbierają się ci wybrani po raz pierwszy. Każdy z nich musi złożyć przysięgę. Oficjalna składa się z formułki, która jest powtarzana przez każdego. Ja ją mam przed sobą, nie mamy co jej czytać, ale przysięga się na to, że będzie się przestrzegało wierności tej legislatywie, przestrzeganiu prawa podstawowego, czyli powiedzmy takiej konstytucji Hongkongu i wszystkich obowiązków, które są wobec Chińskiej Republiki Ludowej, ale w tym ujęciu, które dokładnie nosi nazwę specjalnego regionu administracyjnego Hongkongu, ale należącego do Chińskiej Republiki Ludowej. I teraz dwoje młodych ludzi, to jest pani Yao Wai-ching, która ma 25 lat i Lang Chu-hang, który jest znany, to jest 30-latek mężczyzna, który jest znany jako Baggio. Baggio Lang, jeszcze on ma inne imię, pod którym występuje Sixtus. To jest bardzo popularne, że ludzie w Hongkongu i też w Singapurze mają takie nasze imiona. Bardziej takie w sumie anglojęzyczne nawet. I
Oni zmienili sobie fragment formułki. Zamiast mówić People's Republic of China, czyli Chińska Republika Ludowa, oni sobie to zmienili na, tutaj padłoby przekleństwo, zostawili z Republic RE, a potem dali słowo na F po angielsku, bardzo brzydkie. I zamiast czystej republiki zrobili przekleństwo, a zamiast nazwy angielskiej, bo przysięga składa się po angielsku, zamiast słowa China powiedzieli China. I to jest większa obelga tego brzydkiego słowa na F dla Chińczyków. No właśnie. Powiedzmy, o co chodzi. To jest słowo, które no to moglibyśmy przetłumaczyć jako, no tak jakby o Polakach powiedzieć Polaczki albo o Niemcach Szkopi w takim bardzo pejoratywnym ujęciu. No to ten, to określenie China na Chińczyków to jest stare, pogardliwe, jeszcze sprzed kilku wieków określenie, którym Japończycy określali państwo środka. A Japończycy to główny wróg prawie całej Azji, nie tylko środkowej, znaczy tej wschodniej, południowo-wschodniej, ale tak naprawdę większości Azji przez to, co się stało podczas II wojny światowej. Japonia to jest bardzo drażliwy temat dla Chińczyków cały czas. Z uwagi na historię, z uwagi choćby na masakrę Nankinu, prawda, która jest 37 roku, tak, cały czas bardzo żywa i w kulturze, i w polityce, no i pewnie też w sercach i umysłach Chińczyków. Ludzie o tym pamiętają. No, Japończycy to jest uosobienie tego zła z czasów wojny. Ci bandyci, którzy kolonizowali Chiny, Koreę, Indochiny, Malaje. No,